Do dziś pamiętam drogę. Nie mogę zapomnieć. 2 tygodnie trzymali nas na stacji. Nic nie dali wziąć. Nic kompletnie. Zanim doszło do ogólnej ewakuacji, mój ojciec dowiedział się, że Rosjanie chcą go wziąć do kopania okopów, aż na Sybir. Oczywiście nie mógł i nie chciał się na to zgodzić. Zaraz uciekł i zaczął się ukrywać. Jakiś czas po tych wydarzeniach rozpoczęły się przygotowywania do zorganizowania ewakuacji do Polski. Polacy bali się, czy Rosjanie jakiegoś podstępu nie szykują. O, ludzie. Zdrasti. Wychodzicie, wszyscy. Bystrzej. Dawajcie. Что, тяжело? Baliśmy się, czy nas gdzieś nie wywiozą. Zresztą może gdyby nie te kraje zagraniczne, to by na pewno nas wywieźli. Postanowiliśmy jednak zaryzykować i zdecydowaliśmy się na tę podróż. Tak jak staliśmy, tak nas wsadzili do wagonu. Chyba jeszcze z 5 razy wszystko przeszukiwali. Co pół godziny była kontrola. A co oni chcieli kontrolować, jak my nic nie mieliśmy? Gdzie twoje dokumenty? Juri, posмотри внутри в чемодан. Ее документ. Most w Czewie został zawalony przez Niemców. Szliśmy więc przez skutą lodem Wisłę, na piechotę. Kolejką woskotorową dojechaliśmy do Nowego Dworu. A stamtąd już na pieszo doszliśmy do Marzęcina. Był taki moment, że nie mogłam iść. Pół drogi usiadłam na śniegu. Kiedy tu przyjechałam, płakałam. Taka trzcina tu była i tak szumiało. Ludzie wyrywali ją mękami, bo nie można było inaczej jej wytępić.
Potem już było odwodnione, ale woda w rowach z taką rdzą jeszcze była. Jechaliśmy w wagonie. Siedzieliśmy na podłodze. Nasze najstarsze dziecko miało dopiero 6 lat, najmłodsze 2 latka. Bały się i marzły, bo to była zima. Gdy wyjeżdżaliśmy, moja matka płakała. Mówiła: gdzie wy jedziecie z tymi dziećmi? Poniszczycie je. Ciężkie to były czasy. Ale w końcu pociągiem dojechaliśmy do Tczewa. Przeprawa przez rzekę była promem. Tak trafiliśmy na Żuławę. To było zaraz po wojnie, w 1945 roku. Nie mieliśmy ziemi, ja byłam krawcową i miałam swoje uczennice, a mój chodził do lasu. Kiedy po wojnie ogłaszano, że na północy jest ziemia, którą można uprawiać, spakowaliśmy dorobek i pojechaliśmy. Cóż mieliśmy robić? Byłam już zamężna, miałam 3 dzieci. To dla nich chciałam dobrze. Wtedy pewien człowiek, który zajmował się melioracją na Żuławach, skierował nas tutaj. Przeprowadził nas na Żuławy. To były ciężkie czasy. Wszystko było zalane. Kiedy jechało się wozem z Nowego Dworu, to woda sięgała koniom po brzuchy. Szosę można było zobaczyć tylko po stojących wzdłuż niej drzewach. Aby dostać się do domów, ludzie robili sobie kładki na palach. Takimi korytami ludzie pływali. Trzeba było wszystko osuszać. Osty były takie wielkie, że trzeba było siekierą wyrąbywać. Komarów było mnóstwo. Gryzły nas niemiłosiernie i myszy. Szkody robiły ogromne. Smutek. Wszystko takie zamglone. Powojenne. Zapach był nieprzyjemny. Padnięte, utopione zwierzęta. Pies przy budzie, po którym została skórka i kości. Nie nastawiało nas to radośnie. No i zapach, i pisk tych myszy, a te brzęczenie komarów. Myśmy się do domów na siłę nie pchali, jak ktoś tu mieszkał. Do domu weszliśmy spokojnie, bo klucz do mieszkania dała nam Niemka. Kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z nią, nigdzie się po domu nie rozglądaliśmy. Zresztą światła nie było. Siedzieliśmy sobie po cichutku, a wokół była pustka.
Nie było bezpiecznie. Nie chodziliśmy sobie swobodnie, bo strony były obce i szabrowników można było spotkać. Od pierwszego dnia spaliśmy we trzy rodziny. Nikt nie pchał się, żeby mieszkać samotnie. We trzy rodziny zajęliśmy dom na kolonii, bo tam nie można było dojechać samochodem. Przestępca, czy jak go tam nazwać, miał czym jechać. Najczęściej był to samochód wojskowy. Nie! Nie tylko szabrownicy mogli nam grozić. Rosjanie jeszcze byli, wojska, a tu przecież mieszkały młode kobiety. I dlatego trzymaliśmy się od wsi troszkę dalej. Nie spał jeden, a czasami nawet dwóch, żeby pilnować przed tymi bandami, które zabierały krowy albo konie. Trzeba było ciągle patrzeć, czy ktoś obcy się nie kręci w pobliżu. Wyruszyliśmy z Chojnic. Mama mi tylko worek kartofli dała. Jak się urodził syn, to nie miałam go czym przykryć, tylko kufajką go przykrywałam. Niemcy mieli pierzyna. Oni tak na mnie patrzyli, że te dzieci chodziły takie nagie. Ta Niemka pytała, czy ja wózka nie mam. Ale ja nie miałam wózka. Nie miałam nic. Oni chcieli, żebym ja im dała grycy, czyli kaszy. To by mi dali tę pierzynę, ale ja nie miałam. A ta pierzyna, jaka ładna była, sam puch. I wtedy taka Maryna z Nowego Stawu się zlitowała, bo widziała, jak ja te dzieci przykrywam kufajką. I dała mi taką starą pierzynę. Brzydka była i ciężka, ale zawsze było czym te dzieci przykryć. Z Niemcami prowadziliśmy taki handel wymienny. Ja na początku dawałam im mleko i inne rzeczy do zjedzenia. Oni nigdy za darmo tego nie chcieli i dawali nam coś do ubrania, bo myśmy nie mieli się w co ubrać. Ja się cieszyłam, bo miałam sukienkę, a oni jedzenie. Niemcy nie wiedzieli, co to jest pieróg, a myśmy ich nauczyli. I bardzo im to smakowało. Z kolei my uczyliśmy się potraw z rybami. Nie wiedzieliśmy, że można je uwędzić czy ususzyć.
A jaka tu ziemia była? Jak ziemniaki urosły, to można było je pojedynczo kłaść na dłoń, takie wielkie. Pszenica też była spora. Mąż zasiał hektar, to później cały strych zawalony miałam. Pięknie ziemia rodziła. Bardzo dużo pracowałam. Mieliśmy wszystko. Gęsi, kaczki, kury, krowy, świnie i barany. Wszystko musiałam oporządzić. Na początku mieliśmy jedną kozę, ale ona utopiła się w rowie. No to mąż kupił drugą. Potem kupił jałówkę, potem się ocieliła. Ja doiłam krowy i inni brali od nas mleko. Przyszły do mnie kobiety skubać pióra. Wieczorem. To i śpiewałyśmy. Tak fajno było. Ja miałam koleżanek pełno. One same powiedziały. Przyjdziemy do ciebie skubać. Ja im dałam tylko kolację. Skubałyśmy do 12:00, ale potem jakie piękne pierzyny miałam. Chyba ze 3. Ludzie byli spragnieni zabaw, bo podczas okupacji nie wolno było się bawić, chyba że ukradkiem lub z narażeniem życia. Po wojnie wszyscy chętnie się bawili i nie liczyły się lata, tylko chęci. Zabawy organizowałam sama, bo zamieszkaliśmy w domu, gdzie za Niemca była restauracja. Była scena, nawet teatrzyk się zrobiło, stroje się uszyło, ludzie garnęli się. A starsi to nawet łzy ocierali. Wszyscyśmy się przyglądali, bo to polska muzyka brzmi. Wujek na skrzypkach przygrywał. To była dla nas wielka odmiana. Po takiej wojnie można się bawić i należy się bawić, opłakując tych, którzy już nie mogli. Kochać życie, nie krzywdzić bliźniego, wierzyć, że będzie lepiej, brać się do roboty, jakakolwiek by ona nie była. Wtedy jest zwycięstwo człowieka. Czasami zdawało się, że nie przetrwam. Upadnę, załamię się,
ale ta wiara, że jutro będzie lepiej, podnosiła mnie do góry. Ważne jest też, żeby w tej biedzie i ciężkiej pracy nie zgubić człowieczeństwa. I Polska, żeby była wymawiana z czcią. Wobec ojczyzny trzeba być zawsze w porządku. Wobec ludzi i wobec siebie. Żuławy mnie nauczyły ciężkiej pracy i wiary, że ja wyjdę z tego błota. Chlebuś czysty, biały będzie, jajeczko i piesek zaszczeka. To osiągnęłam i jestem z tego dumna, że wyszłam i sobie radziłam.